Rybnickie Muzeum działa od 1970 roku. Pierwszym kierownikiem placówki był nieżyjący już Ryszard Węglosz. Po nim tę funkcję objęła profesor Irena Bukowska-Floreńska. W latach kolejnych dyrektorem placówki była Genowefa Grabowska. Aktualnie dyrektorem muzeum jest dr Bogdan Kloch. Głównym zadaniem muzeum jest gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów związanych z regionem i miastem. Placówka odgrywa ponadto ważną rolę w zakresie szeroko pojętego udostępniania kultury. Muzeum nie tylko aktywnie włącza się w organizację znaczących działań kulturalnych, takich jak na przykład Dni Miasta czy Noc Muzeów, ale także organizuje własne przedsięwzięcia kulturalne. Warto wspomnieć o koncertach kameralnych czy lekcjach muzealnych. Zwłaszcza te ostatnie są atrakcyjną formą przekazywania dzieciom i młodzieży wiedzy o przeszłości. Placówka jest także miejscem organizacji imprez o charakterze patriotycznym, upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. W muzeum odbywają się także cykliczne spotkania rybnickiego samorządu gospodarczego. Poza podstawową działalnością, w tym wystawienniczą czy naukową, muzeum organizuje wykłady, spotkania czy konferencje naukowe. Za osiągnięcia w działalności Rybnickie Muzeum, jak i jego pracownicy otrzymali wiele znaczących nagród i wyróżnień.